Witam wszystkich. Nazywam się Jarosław Tais, jestem DevOps Inżynierem w firmie PWC. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć, tym, którzy może nie mieli jeszcze do czynienia, o Workload Identity Federation w Azurze. Ponieważ dla Azura jest to dosyć nowa rzecz, swoje GA miało w lutym, 10 lutego tego roku, wcześniej, może, dostępne było w preview. Może krótkim wstępem, kim jestem, czym się zajmuję. Więc na co dzień tak jak mówiłem, DevOps inżynier, zajmuję się głównie infrastrukturą w Azurze, e, wszelkimi integracjami e, CICD e, i Terraformem. Co tylko się da, staram się automatyzować w chmurze. Siedzę już od lat 3,5, ogólnie ponad 8 lat doświadczenia w zawodzie. Wcześniej systemy RTS i <laughs> Wcześniej system RTS i i yy, yy, zintegrowane systemy niskopoziomowe. Także nie mam zaplecza yy, z datą, ale, ale kilka rzeczy yy, być może z tego wyniosłem. Yy, o czym dzisiaj? Ogólnie czym jest Workflow Identity? Yy, później chciałbym ewentualnie powiedzieć parę słów o Azure DevOps, jeżeli nikt z Was jeszcze yy, nie miał okazji używać, chociaż wątpię. Yy, jaką mamy potrzebę do yy, używania Workflow Identity Federation? Na czym to polega, jaki jest główny koncept całego działania, a następnie chciałbym to zestawić w przykładzie w demo i zobaczymy, w jakim czasie się zmieścimy i czy nam się uda. No więc od początku. Identity, jaki jest klucz i do czego identity jest nam potrzebne? No więc głównie chcemy wyeliminować użycie kredencjali, haseł, sekretów. Czyli nie chcemy trzymać w kodzie niczego, co może nam zagrozić albo obniżyć nasze, nasz poziom zabezpieczeń, tak. Kiedyś było coś takiego jak konta techniczne, gdzie tworzyliśmy sobie użytkowników, którzy mieli jakieś tam swoje uprawnienia i nie wszyscy lub, co niektórzy mieli tylko do nich dostęp. No później to wyewoluowało i pojawiły się identity, które tak naprawdę pełnią podobną rolę i działają w różnych systemach. I czym jest Workload Identity w Microsoft Entra. Ogólnie rzecz biorąc, Workload Identity, czyli jakby sztuczna tożsamość, którą przypisujemy serwisowi czy aplikacji. To nic innego jak konto, które podaje się powiedzmy, że za użytkownika, przypisane do, do danej aplikacji. I w entrze rozróżniamy trzy takie ogólne typy czyli aplikacje, service principale e, i managed identity. Co ciekawe, wszystkie te trzy rzeczy to jest jedno i to samo. E, aplikacja to e, e, przypisana tożsamość sztucznie do e, danej aplikacji, stworzony byt, e, który działa nam globalnie w e, obrębie całego Entra. E, service principal z kolei to również aplikacja, ale już w skopie lokalnym w Tenancie, a managed identity to... Rodzaj serwis principala, który przypisany jest do, e, danego, e, do danej aplikacji lub ewentualnie na dany z użytkownika. Czyli wszystko jest tym samym, ale nie do końca. E, jakie mamy rodzaje takich takich e, identity? No więc, e, workload identities możemy podzielić na. O e, co wy mówicie, że się nie zmieniają? Ja sobie lecę po slajdach. <laughs> Dobre pytanie. Ha. To od razu ma więcej sensu. Dobra, słuchajcie. To jest nudne, to jest nudne, to jest nudne. O tym mówię teraz. Więc tak. A teraz znowu mnie się nie zmieniają. No dobra. Workload Identity to omówiliśmy i teraz, teraz mamy. Rozróżnienie między maszynowymi, czyli powiedzmy takimi e, teoretycznymi tożsamościami, a tożsamościami użytkowników faktycznie, czyli mamy te ludzkie i maszynowe. Ludzkie no to y, wszystkie, wszystkie konta użytkowników, jakimi zarządzamy w obrębie danego systemu, na no maszynowe y, albo y, jakieś tożsamości przypisane do urządzeń, albo tożsamości przypisane do zasobów, które sobie zdyployujemy. To tak w telegraficznym skrócie, e, jeśli chodzi o tożsamości, jeśli chodzi o Azure DevOps, to czy ktoś nie wie, nie używał, nigdy nie miał styczności z Azure DevOps? Tak myślałem, więc e, przejdziemy dalej. E, dlaczego potrzebujemy Workload Identity? Może teraz będzie trochę mniej nudno. E, workload Identity, e, jako takie, do tej pory. E, w Azure, bo y, Workflow Identity Federation działa w innych systemach już wcześniej, więc pewnie część z was również o tym słyszała. Natomiast jak w Azure działało to do tej pory i co potrzebowaliśmy do tego, żeby zautoryzować się z zewnętrznego systemu do ażura. Y, czyli mając jakieś aplikacje, serwisy, skrypty, y, jakieś nasze rzeczy poza Azurem, chcący dostać się do zasobów ażura i odpytać je lub wykonać jakieś akcje, potrzebowaliśmy y, autoryzować się przy pomocy Klucza, hasła, certyfikatu yy, i poprzez entry ID dostać się w ten sposób do naszych zasobów. No i wszystko fajnie, ale mamy tutaj y, trzy zasadnicze wady takiego rozwiązania: czyli trzeba się tymi sekretami i certyfikatami zajmować. One mogą się nam przedawnić. One stanowią jakiś security risk. Yy, jeżeli yy, mamy tego bardzo dużo, no to. Obsługa tych wszystkich e, sekretów stanowi jakieś tam wyzwanie. E, także tutaj zawsze jest ten suwak, gdzie wybieramy między wygodą naszą czy klienta, a e, tym, co faktycznie chcemy zrobić, co chcemy zabezpieczyć. E, workload Identity rozwiązuje ten problem w taki sposób, że rezygnujemy zupełnie z używania haseł czy, czy certyfikatów, natomiast skupiamy się e, na open ID e, connections czyli wymieniamy się tokenami. I teraz e, Microsoft w lutym, jak mówiłem, wprowadził e, do General Admission takie rozwiązanie, dzięki któremu możemy autoryzować się chociażby do Azure DevOpsów e, za pomocą Federated a, e, Identity Credentials. E, co daje nam e, e, bonusy w postaci braku haseł, e, elimin, e, eliminuje nam Potrzebę zarządzania nimi, czy, czy pilnowania zabezpieczeń. A do tego możemy sobie szybko i łatwo zestawić połączenia z zewnętrznymi providerami. Jak to do końca działa? Oczywiście nie widzicie. Wiecie co może, może tak. Dobra, teraz widać. I może. O, teraz chyba jestem w trybie, w którym powinienem być od początku. Mamy to. E, a więc tak. E, jak działa taka autoryzacja poprzez e, workload, fe, e, workload Identity f, e, Federation? Więc mamy sobie jakiś zewnętrzny byt, który chce się dostać do naszych zasobów w walurze. Co robi najpierw to komunikuje się nie z Azurem, tylko ze swoim e, Identity Provider'em, który z kolei e, odsyła mu token, dzięki któremu jest w stanie się e, odpytać Azure'a o to, e, czy u niego taki token by przeszedł. Jeżeli by przeszedł, to e, OpenID connection issuer po stronie e, jakby IDP jest w stanie to dla Azure'a zwalidować. Po otrzymaniu takiej walidacji, Azure odpowiada nam tokenem i daje dostęp do resource'ów. I teraz wolałbym to raczej przeklikać niż, niż opowiadać, więc może spróbujmy tak. No więc mamy te nasze trzy byty, czyli mamy jakiś Azure, mamy nasze Entry ID i mamy nasze ADO. I teraz po staremu wyglądałoby to tak. Mielibyśmy sobie e, ADO, Service Connection, które jest odpytywane przez pipeline. Część potrzebuje sobie odpalić jakiś tam workflow i potrzebuje się zautoryzować. E, ten Service Connection pozwala pipeline'owi sk skomunikować się za pomocą e, rejestracji aplikacji i sekretu. Z Entra ID, w którym wcześniej mamy stworzony Service Principal czy też Up Registration. I hmm, będzie niewygodnie trochę z mikrofonem, ale spróbuję mówić głośniej. E, dobra, więc po odpytaniu się takiego Service Connection, po dostarczeniu loginu i hasła do pipeline'u, pipeline wysyła zapytanie do Entra ID i prosi o authorization token. Entra ID sprawdza sobie ten sekret i e, nazwę aplikacji podaną z service, service Connection. E, przerzuca sobie to, jakby mm, na to, co, e, co ma u siebie w bazie. I jeżeli wszystko się zgadza, no to naturalnie odpowiada nam tym, o co go prosiliśmy, czyli dostajemy z powrotem token. Nie tak. Dostajemy z powrotem token. Token już dostępowy do zasobów Azure. I taki token dostępowy jest wykorzystywany. No, to będzie wesołe. Taki token jest wykorzystywany już do tego, żeby sobie tym Azurem zarządzać. No, ale y, to jest jakby stara metoda service connection przez service principala. No i minus jest taki, że cały czas musimy m, pamiętać o tych hasłach i nimi zarządzać. Jak to wygląda, kiedy zastosujemy y, workflow identity federation? Przede wszystkim mamy tutaj coś takiego, że nasze ADO przy pomocy tego, Open ID Connect Federation, czyli naszego e, workload identity federation, e, komunikuje się z Entrą ID e, i m, jest w stanie e, tym kanałem zebrać sobie informacje, których potrzebuje do do autoryzacji e, swoich dajmy na to service connections. Workload ID Federation Service Connection nie ma hasła czy certyfikatu. E, ale y, posiada swojego issuera, czyli e, VS Token e, dev, e, I tutaj już sekret nie istnieje. E, taki issuer, czyli takie service connection, e, może zostać wykorzystane do tego, żeby połączyć, nam się, e, połączyć nasz pipeline z zasobami w Azurze. Działa to e, mniej więcej tak. Najpierw pipeline grzecznie prosi o ID, czy też właściwie o token. Po otrzymaniu takiego tokenu, a właściwie po sprawdzeniu, czy to, ten pipeline jest autoryzowany do wykorzystania takiego serwis principala, dostaje odpowiedź. To nie działa. Dostaję odpowiedź z id tokenem. Następnie to, co się dzieje, to mając już ten token tutaj, to id komunikuje się z entrom. Po skomunikowaniu się z entrom nie jest tak, że entra sama sobie E, sprawdza czy, e, czy postanawia o tym, że może taki token przepuścić. Pierwsze co robi Entry ID to jest walidacja, czyli komunikuje się z tym naszym ADO, z tym naszym Service Connection i issuerem, żeby potwierdzić, że faktycznie taki token ma możliwość otrzymania, otrzymania tokenu dostępowego do zasobów. E, dopiero kiedy to się wydarzy, to Entra przesyła nam token. Przesyła nam token autoryzacyjny do, do pipelineu. I z wykorzystaniem tego tokena jesteśmy w stanie dostać się do zasobów ażura. I tutaj wjeżdża całe na biało Airbag, dzięki czemu. Poprzez app registration, które zawsze i tak musimy mieć w Entrze, czyli de facto y, entity czy identity, które zawiera naszą konfigurację Federated Credentials, y, możemy sobie ustawić dowolnie dostęp do tego, y, co faktycznie chcemy zrobić. Y, I to jest mniej więcej ten proces y, w przypadku Azure DevOpsa. Jak to skonfigurować? No, oczywiście potrzebujemy. Konto ażurowe, potrzebujemy, e, potrzebujemy e, odpowiednich dostępów, a dostępy są nam potrzebne dlatego, że ten App Registration musi zostać stworzony. Czyli konto, którego używamy, musi mieć możliwość dodawania nowych aplikacji w naszym tenancie. Jeżeli tego nie mamy, e, jest na to sposób, żeby to obejść. E, możemy wykorzystać Managed Identity, ale jeżeli, e, jeżeli to mamy, no to e, sam setup jest banalnie prosty. A mianowicie, yy, wykorzystując sobie fakt, że. Dobra, tu mam, tu mam dwa service connection już stworzone, ale załóżmy się, że chciałbym stworzyć nowe. Yy, nowe service connections przy pomocy yy, Workload Identity Federation. I teraz tak. Yy, wybieramy sobie Azure Resource Managera. E, już teraz e, po e, ostatnich update'ach Microsoft rekomenduje wykorzystanie Workload Identity Federation jako automatyczne, rekomendowane e, i najlepsze, jakie tylko może być, tak? e, W tym momencie ładujemy subskrypcję, czyli na podstawie użytkownika, którym ja jestem zalogowany, sprawdza sobie, do jakich subskrypcji mam dostęp, sprawdza sobie, jakie ewentualne resource grupy są nam dostępne e, i tu gdzieś możemy sobie... Stworzyć nowe Service Connection. Yy, możemy lub nie przyznawać mu gdzieś tam permiszony do pipeline'ów, najczęściej oczywiście nie do wszystkich, tylko do wybranych z poziomu yy, samego Service Connection albo pipeline'a. Yy, I klikamy Save. To co się wtedy dzieje, To dłuższe czekanie. Słuchajcie, nie wiem, czy się doczekamy na to. O, dobra. Yy, mamy yy, with Sodo test. I tak na dobrą sprawę, to już jest podłączone i działające serwis Connection w Azure DevOpsie. Dziękuję za uwagę i dobranoc. No dobra. Yy. Co się dzieje z tyłu? Yy, nie, yy, nie ma tutaj tego tak duże, yy, jakbym chciał, żeby było, yy, ale spróbujmy pokazać, co faktycznie się stało w takim razie u nas w Azurze. Yy. Tak, w Entra ID mamy nasze App Registrations i App Registrations. Powstało nam coś takiego jak tutaj mamy, czwarty, dwudziesty piąty, czyli nowo utworzone, nowo utworzona App Registration, czyli nasze, i nazwa m, mojej organizacji, Workload Identity Federation, no i ID. I teraz to wszystko zostało stworzone automatycznie. Różnica do takiego zwykłego serwis Principala, którego użylibyśmy do tego, żeby się autoryzować, to jest to, że nie mamy ani certyfikatów, ani secretów, a mimo to wszystko działa i możemy nadawać tutaj uprawnienia RBAC do, yy, do tego identity, tak żebyśmy mogli sobie zarządzać czy, czym chcemy. Yy, sztuczka polega na federated credentials. Jak wejdziemy sobie w edycję takiego federated credentials, yy, to widzimy, że mamy tutaj yy, dwa wymagane pola, czyli issuer i subject identifier. Więc issuer, no to jest nasz WS token a subject identifier to nazwa mojej organizacji, później nazwa projektu i nazwa serwis principala. Jeśli chodzi o audience, no to w przypadku e, Azure Resource Managera publicznością zawsze jest Azure AD Token Exchange. E, I teraz dotarliśmy jakby do tego etapu, że mamy już, e, mamy już stworzonego tego, mamy stworzone to serwis connection, mamy stworzoną... M, jakby pełny flow jest możliwy do osiągnięcia. Mamy możliwość dodania rybaka i to nam, że tak powiem, temat zamyka. Z tym, że co jeżeli jesteśmy gdzieś w setupie, w którym nie mamy odpowiednich uprawnień do dodania tego sami. Najczęściej prosimy kogoś e, z wyższymi uprawnieniami, żeby nam takie service connection zrobił e, i temat się zamyka, no ale e, może chcemy zrobić coś szybko, może mamy jakieś niższe uprawnienia, może e, chcemy przetestować sobie gdzieś połączenie. E, możemy obejść ten temat w taki sposób, e, że tworzymy sobie Managed Identity. E, dzięki czemu e, e, akurat zdaje się chyba. E, Dobra. Nie przygotowałem sobie tutaj e, Managed Identity, to nie będę tego przeklikiwał. E, ale generalnie jest tak, e, jeżeli stworzymy sobie jakieś Managed Identity e, w naszej Entrze, e, tak samo jak w Up Registrations, e, kiedy wejdziemy sobie do Managed Identity, e, będziemy mieli tutaj pole Federated Credentials, gdzie możemy sobie dodać e, nasze credentiala i wykorzystać je. Do tego, żeby skonfigurować, yy, skonfigurować połączenie. Konfiguracja połączenia wygląda dokładnie tak samo, ale skąd możemy sobie wziąć te dane, które nam tutaj Azure, wrzucił, yy, Azure DevOps wrzucił sam. Jeżeli cofniemy się do tworzenia Service Connection i przejdziemy do Resource Managera, możemy wybrać manualne Workload Identity Federation. Yy, tak. Yy, najpierw musimy sobie nadać jego imię, czyli. na przykład, a później otrzymujemy w drugim kroku informacje dla serwis principala. Tutaj podaję, podany jest serwis principal, ale tak samo dobrze działa to z Managed Identity. Czyli dostajemy naszego issuera i dostajemy nasz subject identifier. Oczywiście możemy sobie wybrać scope, w jakim chcemy się tutaj poruszać i E, jaki będziemy mieć dostęp. To co jest ważne, no to potrzebujemy tutaj podać jeszcze e, subscription ID, e, name i e, ID service principala w tym wypadku w, na, w naszym wypadku byłaby to managed identity e, i tenant. E, dobra, no to by zamykało e, sprawy, jeżeli chodzi o Azure DevOpsa jako takiego e, i konfigurację e, tej funkcjonalności w Azure DevOpsie. Mm ale że mamy jeszcze trochę czasu, to rozszerzmy agendę i pomówmy trochę o Github Actions. Zakładam, że wszyscy z was e, też Githuba znają i też z Github Actions korzystali, więc tutaj nie będę się e, rozgadywał ani, e, ani brnął w temat. E, jak to działa w przypadku Githuba? Na bardzo podobnej zasadzie, jedy, jakby jedyne wymaganie jakie jest, w przypadku projektów powiedzmy prywatnych czy niekomercyjnych to to, że musimy mieć organizację. Nie można tego zestawić w repozytoriach, które są stworzone takie prywatne poza organizacjami. Na szczęście jest opcja organizacji darmowej, jeżeli ktoś by chciał pobawić się z tym prywatnie. Organizacja to po prostu jest część tego naszego część tego naszego Subject Identifier. Eee, I teraz tak. Eee, flow jest bardzo podobny, znaczy Flow jest zawsze ten sam, czyli tworzymy sobie z naszego workflowu, z naszego repo, naszego workflowu, wysyłamy token do Microsoft Entra ID. Azure Active Directory już nie istnieje. Eee, następnie ten, e, na, na, nasza entra sobie sprawdza to e, sprawdza wobec e, external e, providera i e, podpina nam federated credentials generując token, który umożliwia z kolei połączenie się e, z powrotem z Microsoftem. E, mam bardzo krótki przykład, który to, który to konfiguruje. Dużo łatwiej byłoby dwiema rękami, ale myślę, że damy radę. Dobra. I teraz tak, eee, żeby skonfigurować sobie w GitHubie workflow identity federation. Eee, Potrzebujemy, tak jak mówiłem, mieć swoją organizację i chociaż jedno repozytorium. Jeżeli nie jesteśmy u klienta albo e, e, i robimy to u siebie i nie płacimy za, e, za Enterprise'a czy, czy licencję GitHuba, tak żeby mieć e, możliwość trzymania prywatnych repo z pełnymi funkcjonalnościami, pozostaje nam nic, tylko e, stworzyć repozytorium publiczne. Ponieważ to, co będzie nam potrzebne, to konfiguracja. Danych dostępowych do ażura, czyli secretów dla naszego, dla naszego repo. W secret and variables w Actions możemy sobie stworzyć repository secrets. Rzeczy, które będą nam potrzebne, to Azure Client ID, Azure Subscription ID i Azure Tenant ID. E Azure Subscription i Tenant ID, no to oczywiście mamy znane, natomiast Azure Client ID to jest nic innego, tylko ID naszej, e, naszego serwis principala, który e, posiada Federated Credentials. E, możemy sobie to zrobić bardzo szybko z CLI. E, żeby nie bawić się we wpisywanie, przygotowałem sobie ściągę, czyli to co robimy najpierw, to tworzymy sobie Microsoft Entra Application. Jasne, spróbujemy. Lewiej? <grymne> Super. Oczywiście nie działa nam wklejanie, ale dobra. To co robimy najpierw, to przy pomocy Azure CLI, e, AD, App Create e, tworzymy sobie aplikację, która nazywa się App Registration e, Workload Identity Federation Gip, GitHub. Zakładamy oczywiście, że mamy odpowiednie uprawnienia. Ja jestem Global Adminem u siebie w Tenancie, więc, więc mam. E, u klienta może to nie zawsze być e, Caseem, ale, ale zakładamy, że mamy te uprawnienia. To, co nas tutaj interesuje, to jest Application e, ID e, przed chwilą utworzonej aplikacji, więc to ID sobie zabieramy na później. Tutaj też Wam spróbuję trochę powiększyć. To, co robimy później. Dlaczego nam potrzebne, potrzebne nam jest to ID? Jak mówiłem na początku, aplikacja to jest tożsamość czy tam obiekt globalny w naszym głównym root tenancie Microsoft Entra. Potrzebujemy stworzyć sobie serwis principal, który faktycznie będzie mógł być wykorzystany jako identity w obrębie naszego jednego tenanta, czyli bardziej lokalnie. Czyli to app ID, które teraz sobie stworzyliśmy, wykorzystamy do tego, żeby stworzyć dla niego serwis principala, czyli jego, yy, jego przedstawiciela w naszym tenancie. Serwis principal po utworzeniu ma kilka ważnych rzeczy, które musimy sobie tutaj przerzucić. Między innymi, oczywiście możemy to sprawdzić gdzie indziej, ale zwraca nam tenant ID, zwraca nam application ID e, i zwraca nam e, faktycznie ID e, tutaj tego naszego serwis principala. Poniżej mamy jeszcze serwis principal name, ale jak zobaczycie, e, to jest dokładnie to samo co, co nasze app ID. Więc tak naprawdę potrzebujemy tych dwóch pól. Oraz samego ID do tego, żeby móc e, stworzyć Federation Credentials dla, e, dla naszego, e, naszego serwisu principala. E, oprócz tego, że e, będziemy tworzyć federa Federated Identity Credentials, e, dobrze by było nadać tej aplikacji jakiejśkolwiek role w naszej subskrypcji, tak żebyśmy e, mogli przetestować, czy, czy nam to w ogóle działa, czy nie. E, czyli Azure Role Assignment Create, rola kontrybutora w obrębie subskrypcji, której ID już tutaj mam. E, jest to moja dev'owa subskrypcja e, używana w, przy, przy przykładach, więc, e, więc wszystko się zgadza. Assign Object w tym przypadku, czyli jak widzicie, do przy, przypisania roli używamy ID e, naszego serwis Principala. Więc od razu wklejmy to tutaj. E, Assignee Principal Type to service principal, a Scope to znowu e, ID naszej subskrypcji. I załóżmy, że na poziomie resource grupy sandbox e, GitHub Actions e, dodamy tego service principala e, do roli kontrybutora. OK. Sprawdźmy, czy to zadziałało. Czyli zobaczmy sobie, czy nasza aplikacja jest stworzona i czy jest przypisana do yy, odpowiedniej resource grupy. Microsoft entra. Musimy trochę pomniejszyć, bo niestety chowa mi się menu. OK. W App Registrations, All Applications, widzimy, że mamy dodane z dzisiejszą datą App Registration with GitHub, czyli to będzie Musito. To jest nasza aplikacja, to są dane, które dostaliśmy zwrotnie w CLI-u, które możemy wykorzystać dalej i nie mamy dla niej jeszcze żadnych certyfikatów ani Federated Credentials, do tego przejdziemy za sekundkę, będziemy to tworzyć. Sprawdźmy jeszcze, czy przydzieliły nam się uprawnienia? Niestety muszę się zalogować za każdym razem. W subskrypcjach możemy sobie szybciutko wejść w resource grupy, wejść w ten sa sandbox e, GitHub Actions i przejść do Access Control, żeby zobaczyć, jakie mamy role assignmenty. I tutaj, jak widać, oprócz innych e, testowych identity, które wykorzystałem, mamy tego naszego app. E, up Registration e, with GitHub. No i wszystko fajnie. Nie chcemy mu dawać haseł, nie chcemy mu dawać certyfikatów, e, chcemy, żeby połączył się nam z GitHub Actions. No to e, to, co musimy zrobić, to stworzyć sobie Federated Identity Credential. Żeby stworzyć Federated Identity Credential, e, mamy odpowiednią oczywiście funkcję w cli e, ale co ciekawe, używamy tutaj App ID, a nie Service Principal ID. E, tak naprawdę w serwis principalu mamy dwie właściwości object id i, e, i e, app id, więc one, o, one or another, prawda? Um, nasze app id, które definiuje nam naszą faktyczną aplikację. będzie potrzebne do tego, żeby stworzyć e, nasze identity credential. Jednak, żeby je stworzyć, potrzebujemy najpierw stworzyć sobie e, credential json z wszystkimi parametrami, które będą e, używane do tego, żeby nas zautoryzować. Czyli e, nic innego, tylko nasz e, issuer, e, subject i, i audiences, czyli to, co konfigurowaliśmy w portalu, czy tam skonfigurował dla nas. E, Azure DevOps w portalu na potrzeby połączenia się z Azure DevOpsem właśnie. Podajemy sobie imię, podajemy issuera. W przypadku GitHub Actions takim issuerem jest token Actions GitHub User Content. W przypadku tematu, czy nam subjectu, podajemy ścieżkę do naszej organizacji GitHubowej. Czyli nazwa organizacji, później nazwa repozytorium. I tutaj dalej albo możemy sobie podać konkretny branch, albo tak, tak jak tutaj macie poniżej, albo możemy, jeżeli korzystamy ze środowisk, możemy podać konkretne środowisko, do którego e, będziemy mieć dostęp. Description, no to, to dowolny tekst i audience, tak jak poprzednio, Azure AD Token Exchange, czyli, czyli na naszego ARMA. E, taki plik musimy sobie stworzyć. Naszej konsoli, czyli dodajmy sobie tutaj, będę się musiał za każdym razem logować, aż w końcu Multifactor Authentication nas dopadnie. Aha, no nie da mi tego zrobić. Dobra, w edytorze. Zawartość. Trochę zarżnęliśmy formatowanie. Ale to zaraz naprawimy. Tylko wolałbym mieć do tego dwie ręce. i nazwa pliku credentials.json. OK, zamykamy. I tak mi się zamknie zdaje się, basz, ale ten plik będzie dla nas dostępny. Więc to, co potrzebujemy zrobić teraz, no to wykorzystać ten nasz plik z parametrami do stworzenia e, Federated credentials dla naszego serwisu principala. Ok. Jak widzicie, mamy e, testing, mamy nasze ID, e, mamy token, mamy nazwę i mamy wskazane odpowiedni subject. To teraz yy, bardzo szybko, dobrze, bardzo szybko w naszym App Registrations, to możemy tutaj zamknąć, w naszym App Registration yy, dla Federated Credentials, zobaczmy, czy faktycznie dodały się nam te Federated Credentials, mamy Azure Wi-Fi Test Zero. Jak sobie otworzymy, yy, to widzimy już, yy, podobnie jak w przypadku, ma, Microsoftowych kredenszali. Mamy tu pola, które, które definiują nam te kredenszale. Swoją drogą, Federated Credentials w Microsoft Entry jest dostępne dla, nie dla wszystkich, ale dla kilku wybranych scenariuszy bezpośrednio, natomiast można sobie skonfigurować Open ID Connecta w prawie dowolnym. W prawie dowolnej aplikacji i stworzyć takie połączenie, jeżeli chcemy się zautoryzować do Azura. Domyślnie mamy możliwość dodawania takich rzeczy jak GitHub Actions, wszelkich edycji Kubernetes. Możemy też się połączyć do AWS-a czy, czy Google Clouda. To w, okno w portalu nieco się różni, natomiast tak naprawdę mamy po prostu rozbity interfejs. Jak widzicie, nazwa organizacji, repozytory entity, jakiego chcemy użyć, czy taga, czy brancha, czy może pull requesta, my używamy środowiska. I jak widać, ten federated credential został stworzony. Federated credential, którego tutaj używamy, wymaga tego, żeby skonfigurować mu odpowiednie parametry, jak mówiłem, w GitHubie. Azure Client ID, które jest nam tutaj potrzebne, Bierzemy sobie z app registration WiFi, e, e, wifi tak. App, app registration e, with GitHub, e, czyli aplikacji, którą przed chwilą stworzyliśmy. Na, e, dla wszelkiego spokoju zedytuję tutaj ten e, secret w GitHubie nie ma czegoś takiego jak podglądanie secretów. Albo go zmieniamy, albo go nie mamy. Tego się spodziewałem. Dlatego mam telefon. ale nie ten. Więc nic z tego nie będzie, muszę wziąć drugi, przepraszam Was na chwilę. Człowiek chciał być miły i odłożył prywatny telefon, żeby mu nie przeszkadzał, a zapomniał, że korzysta z prywatnego Githuba. Eee, dobra. To jestem jednak ja. E, czyli zaktualizowaliśmy sobie klient ID. E, co z tymi danymi teraz możemy zrobić? E, czas już mi pomału ucieka, więc całe szczęście, że mam już gotowe e, workflow i gotowego jamla do tego, żeby to przetestować. Widzicie, już to testowałem, żeby się zupełnie nie wygłupić. E, podejrzyjmy sobie, co, to, co tutaj mamy. E, Tworzymy sobie e, login OpenID Connect e, do Ażura, i wykorzystujemy tutaj e, do autentykacji nasze klient ID i tenant ID, Na, e, naszego, nasze, naszego klienta, e, tak, naszego klienta tenant e, i subskrypcję do tego, żeby e, zalogować się do Ażura, czyli nie korzystamy tutaj z żadnego hasła, mamy jedynie identyfikację. E, I cała e, Cała autoryzacja czy tam autentykacja nasze, naszego entity dzieje się za pośrednictwem właśnie OCDI. Dobra. Uruchommy sobie jeszcze raz ten pipeline. Zobaczmy, czy on zadziała na tym nowym, stworzonym przeze mnie app registration. Przedtem testowałem to na poprzednich, ale zmieniliśmy teraz e, nasz klient ID w, w sekretach, więc e, zaraz zobaczymy, czy zrobiliśmy to dobrze, czy, czy nie. W międzyczasie, jak tam nam się mieli. To przeskoczę bardzo szybko tutaj do pipeline'ów i pokażę Wam e, brancha, w którym e, robiłem również szybki test e, na potrzeby na potrzeby naszego spotkania mm, ale może zacznę od kodu Tutaj stworzyłem sobie bardzo prostego brancha, w którym e, wykorzystując CLI autoryzuje się e, do swojego sandboxa, akurat, e, akurat e, przy pomocy dwóch różnych, e, różnych e, serwis principali. I teraz e, jedno, jeden ma dostęp do e, danej resource grupy, drugi nie ma. Nie pamiętam teraz czy stworzyłem je przy pomocy oba, oba przy pomocy federated e, credentials, ale możemy to szybciutko podejrzeć. Tutaj mamy Azure Resource Manager using e, workflow identity federation with Open ID Connect, czyli ten with uh, RG Sandbox jest stworzony przy, pom przy pomocy ID Connect, ale jak widzę, że wszystkie tutaj się tak nazywają, to podejrzewam, że e, tak, do wszy dla wszystkich wyko wykorzystałem Workflow Identity. To, co się tutaj różni, to jest to, że e, te, moje, te moje aplikacje mają po prostu innego Airbaka. Jak widzicie, tutaj mam jednego, jedno Federation Credential z Resource Group w Sandbox, drugie z testu, teraz to, co one mogą, to po prostu różne, różne dostępy na poziomie różnych, różnych aplikacji. Nie bawiłem się chyba w żadne API, ale, ale jeśli dobrze pamiętam, jeden ma dostęp do resource grupy, drugi nie, co skutkuje nam mm, takim wynikiem, że w jednym przypadku nasz job wykonuje się z wykorzystaniem jednego z nich e, możemy sobie e, przeczytać e, nasze repozytorium. W drugim przypadku e, to jest tak, to jest ten pierwszy. Tutaj nie pamiętam, zdaje się listowałem kontenery, tak, Stworzyłem storage, w którym mamy trzy kontenery e, i jeden z naszych identity może sobie je podejrzeć, a drugi zwraca tam błąd e, z brakiem autoryzacji. E, jak wrócimy sobie do naszego GitHuba, może zwińmy to i podejrzyjmy to, co nas interesuje, bo setup job nas nie interesuje. Pre-open e, ID connection login nas też nie interesuje. Natomiast y, Get Resource Group PowerShell to jest faktycznie nas, nasze, y, nasza wykonana akcja y, tutaj w tym pipeline'ie I jak widać, y, coś się udało, jest jakiś sukces. Y, dostaliśmy zwrotkę, że jesteśmy y, w Resource grupie Sandbox GHA. Y, Open ID Credentials. Tutaj, jak podejrzymy sobie LAN, to widzimy, że przekazujemy sobie y, wszystkie nasze ID. Do naszego, do naszego Azure Resource Managera. Dobra. Wydaje mi się, że nie mam więcej wpadek do pokazania, ale może Wy macie jakieś pytania. Także proszę bardzo. Słucham. Ja mam jedno pytanie. Można prosić o otwarcie Notepada plus plus? Jasne. P pytanie o Federated Credentials. One były stworzone przez Ciebie, czy one się automatycznie stworzyły w App Registration? Yy, nie, nie. Mówisz o tych do Githuba? Tak. Mhm. No więc yy, to, co ja zrobiłem tutaj, to… Yy... Nie widzimy. Widzimy Q&A. Ach, sorry. Jak widzicie, jestem bardzo częstym prelegentem i umiem obsługiwać parę Parapinta. Yy, dobra. Yy, notepada. odpada. Mhm. Tak. Widać wystarczająco dużo? Tak, tak. Super. Yy, no więc yy, przeszliśmy od początku przez tworzenie yy, które, czyli naszego App Registration, dodaliśmy mu rolę, yy, a potem finalnie to, co zrobiliśmy, to wykorzystaliśmy yy, yy, CLI yy, AZAD, App Federation Credentials Create. I tym poleceniem stworzyliśmy sobie te kredenszale, natomiast żeby, żeby to zrobić, potrzebujemy nadać parametry. I te parametry zaciągnęliśmy z pliku credential.json, JSON, którego szybciutko tam w CLI-u stworzyłem, gdzie nadaliśmy y, odpowiednim polom wartości, które są potrzebne do tej konfiguracji. Mogliśmy to zrobić też w portalu, no ale nie zawsze w portalu chcemy, nie zawsze możemy, jednak dużo wygodniej, jeżeli mamy zarządzać większą ilością y, użytkowników czy identity, to tworzyć sobie to y, z poziomu kodu. No i w tym przypadku też, jak widzicie, mamy mniej pól, bo mamy tylko issuera i subject, a jak byliśmy w azurze w ustawieniach tutaj pod GitHub'a, no to musimy sobie to rozbić na poszczególne pola. A akurat otworzyłem tego, ten serwis principal, który skonfigurowany ma other issuer i wtedy faktycznie jest to podane w tej wersji, w której mamy to w tym Configuration jens, JSON, czyli mamy i Shura i subject jako po prostu dwa pola. Nie jest to rozbite, nie jest to ułatwione tutaj w portalu, tak jak na przykład dla GitHub Actions, gdzie mamy to po prostu rozbite. Super, bardzo dziękuję. Czyli e, jeszcze idąc dalej, jakbyśmy chcieli na przykład z, połączyć się do, do Azure'a nie z GitHub Actions ani z e, Azure DevOps, tylko na przykład z maszyny z AWS a to musielibyśmy zrobić podobny setup. I e, mógłbyś jeszcze raz dać na ADER? E, tak, jeżeli. Czekaj, bo teraz, jak przejdziemy sobie do adder tak, issuera. No właśnie, i będziemy potrzebować issuera i Subject Identifier, tak? Yy, tak, i audience będzie też wtedy ten sam, ale yy, ważne jest, że jakby yy, ten, yy, ten issuer to jest to, to jest to, co musisz po swojej stronie zapewnić. Czyli, jakby tutaj jest VS Token Azure.com, yy, i to jest, jakby, jak sobie tutaj wpiszemy sobie w przeglądarce VS Token yy, dev Azur.com. E, kropka well-known open ID configuration, to on nam zwraca, coś czego nie widzicie, bo jest takie małe, że ja nie widzę, on nam zwraca ogólnie właśnie well-known e, dostępną konfigurację tego open ID. I tu widać, że scope to jest tylko open ID, e, że suportuje takie i takie klejmy i działa w taki, a nie inny sposób. Natomiast podaje nam tutaj jeszcze e, informacje do JWKS e, URI, i jak sobie to otworzymy w drugiej karcie, to tutaj już są faktyczne klucze i spodziewane jakby elementy tego tokena publicznej, publicznej części, które wykorzystuje faktycznie VS Token DevAzure.com. Jakby to jest do podejrzenia i tego typu issuer musisz zapewnić po swojej stronie, czyli coś musi handlować ten token, jeżeli chcesz być takim zewnętrznym providerem. Dobra, dzięki. Ja miałbym dwa pytania. Pierwsze takie prostsze, bo zanim było to w um, Microsoft przedstawił jakby te Workflow Federation, rekomendowane było serwis principal automatyki. Tam też nie handlujemy ręcznie nie, nie zarządzamy sekretem, Gdzieś to jest schowane w Azure DevOpsie. Więc jako główny zaletę Azure Federation w użyciu z Azure DevOpsem, wskazać to, że nie musimy ręcznie to konfigurować, jakby rotować sekretu. To prawda. Było zdaje się coś takiego jak automa Automated Service Principal. Szczerze nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć na jaki dokładnie zasadzie on działał, bo unikałem go jak ognia, bo nie zawsze działał. Ja raczej konfigurowałem zawsze Service Connection, teraz zdaje się wlazłem sobie w ustawienia organizacji, moment. Ja zawsze optowałem sobie za Service Connection na Service Principalu, którego faktycznie dane logowania będę znał. Eee, mówisz tutaj o serwis Principal Automatic, tak? To dodajmy sobie takiego serwis Principala. SCA. Zobaczmy, co on nam wyplu. App Registration. Zróbmy, może, podacie. To jest zapewne to. I co tu jest? Certyfikat. Tak, ale nie, nie, nie musimy yy, wręczyć. Tak, nie wiem o co 20. ci chodzi. Pyta, mówisz, że, że nie, mamy z głowy hasła, no ale nie mamy z głowy certyfikatów. E, może się trochę zapętliłem na początku e, z tym, że zgubiłem wam początek prezentacji, e, ale generalnie oprócz tego, że handlujemy hasła, to gdzieś tam wspominałem, że one się przedawniają, tak? Czyli taki certyfikat, który tu jest, no on się przedawni. I e, trzeba wygenerować nowy certyfikat. Oczywiście, nie? To mi się wydaje, że wtedy automatycznie jakby powierzamy to aż DevOps i to schowa tym przed nami. W tym przypadku tak. Natomiast w, już w przypadku jakichś external providerów to nie jest takie oczywiste, no nie? Ale, ale masz rację. Jeżeli odpowiada nam e, wykorzystanie tutaj e, tego secreta, przepraszam, nie certyfikatu, tylko sekreta, e, bo on stworzył nam po prostu secret i sam to schendlował, e, no to nie ma problemu. Ale to dalej jest hasło, którego używamy i serwis principal, który ma zapisane e, swoje hasło. Okej, okay, mam, mam jeszcze jedno pytanie, jeśli mogę. Drugi case cross-tenant communication, bo my mamy takiego case'a, że mamy gdzie naszą aplikację mamy na Azurowym Tenancie, ale mamy też y, trzy tenanty Microsoft M365, gdzie mamy Exchange. No. I normalnie teraz mam ta, mam tak zrobione, że w tym, gdzie mamy Exchange'a, mamy zarysowaną aplikację z uprawnieniami z API do, przez Grafa. Do, do dostępu do Exchange'a i tam mamy ten secret i musimy go rotować i używamy tego jakby przez yy, Client Credentials w naszej aplikacji. I zakładam, że teraz moglibyśmy wyeliminować to użycie yy, jakby sekreta i rotowanie ręcznie, jeśli w tym, yy, tam gdzie mamy Exchange'a, w tym M365 tenancie zarejestrujemy jako Federated Workflow ten drugi tenant, na, gdzie mamy naszą aplikację. To było do i tam na przykład będziemy mieli ma, e manager identity, który sobie po prostu będzie pobierał sobie tego z lokalnego endpointa ten token. Tak, po prostu rezygnujecie wtedy z secretu, musicie skonfigurować sobie federated credential e, jako other issuer. E, I musiałbym to wyszukać, nie mamy teraz tyle czasu, bo trzeba by po prostu sprawdzić jaki Microsoft dla siebie, bo to co tutaj wam pokazywałem, ten VS token, no to było, to było dla DevOpsa, tak, dla Azure DevOpsa. Więc trzeba by sprawdzić po prostu jaki jest issuer dla nie Subject Identifier, tylko issuer dla faktycznie entry. I Myślę, że bez problemu powinno to wtedy zadziałać, więc mielibyście z głowy rotowanie haseł, więc dla was tutaj już jest uzysk, no nie?